Jak Warszawa radzi sobie bez Metra? Wielkie sprzątanie w Warszawie z okazji 11 listopada, a także tramwaj Hyundai. Już w grudniu zobaczymy go na nowych liniach. Oraz WKD z aż 14 ofertami na drugi tor. O tym nie tylko. 12 listopada w piątek w Mniejsze z tym. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć, tam Zosz i zapraszam Was już teraz na kolejny wydanie z Mniejsze z tym. Logo, które widzieliście w dzisiejszym intrze, prawdopodobnie widzieliście po raz ostatni, bo już mamy nowe przygotowane i najprawdopodobniej od przyszłego odcinka będzie nowe, a wspierający wcześniej trochę je zobaczą. Ale dobra, Mniejsza z tym, bo zacznijmy od awarii wind na stacjach Metra, bo trochę się tutaj dzieje. Przy okazji włosy mogą mi tu dzisiaj trochę latać. To tak, funkcjonowanie wind. Politechnika, tutaj jest awaria. Na Dworcu Wolickiej też jest awaria, na Dworcu Wileńskim też jest awaria i na Tatusz Arsenał również. Tymczasem prace modernizacyjne są na metro Służew i metro Pole Mokotowskie. Idąc dalej możemy zobaczyć i zaobserwować, iż metro nie funkcjonuje. I o tym mogliście się zaobserwować i to zobaczyć. Teraz macie parę zdjęć, jak to wygląda na łączniku M2 z M1. No, ja specjalnie tam pojechałem, przez 20 minut ponad oglądałem ten spektakl, jak ludzie się odbijają od tych wrót, myśląc, że no przecież no jak to, nie mogli zamknąć M1, zawsze M2 zamykają, albo na odwrót, przecież to jest niemożliwe. A jak jeszcze na nich była tabliczka, że przez 4 dni M1 nie kursuje, no to już w ogóle można było dostać załamania. No tak, metro jeździ na kursie skróconym od dworca Grańskiego do metro Młocin. Na pozostałej trasie została uruchomiona specjalna linia 71 tramwajowa od metro Marymont do wyścigów oraz linie 2 autobusowe Z1, które jeździ na trasie tam metro Tatusz Arsenał, znaczy na trasie na mapce do Kabat i jeszcze drugi kurs, albo do Kabat, albo do Wilanowskiej. Czekajcie, zerknę, żeby was tu nie prowadzić w błąd. 14 też jeździ do PKP Służewiec zamiast na wyścigi. Już tutaj zamiast na metro Wilanowska. ZM1 jedzie na metro Kabaty do metra Trzersynał. I tutaj jest ZM1 znowu, na to po prostu jest Z1 jedno. I drugi ZM1 to jedzie od metro Kabaty do metro Młociny, czyli na całej trasie. To jest dosyć ciekawe. No oczywiście tam 700 zostały przesunięte z Kabat bezpośrednio na metro Wilanowska. Ale to jest dosyć oczywiste, zawsze się tak dzieje, kiedy jest ten odcinek zamykany. Przy okazji nie ma też nocnych kursów metra na tym nawet krótkim odcinku. No ale dobrze, co tam się właściwie dzieje? Już mówię. Jest to kolejny proces tutaj modernizacji M1, który został rozpoczęty w 2009 roku, czyli trochę już dawno temu. No i tak, jest tutaj wymiana urządzeń przekaźnikowych na komputerowe na niektórych stacjach. Wymiana klasycznego systemu kontroli niezajętości na system liczników osi, to jest właśnie nowe coś, co jest ważne akurat. Wymiana przekaźników obwodów zwrotnicowych na obwody elektroniczne, też na poszczególnych stacjach. No i tutaj jeszcze parę innych ciekawostek. Jeżeli chcecie więcej na ten temat się dowiedzieć, macie link w opisie do Metra, gdzie są wszystkie ciekawostki na temat tej przebudowy wymienione. Ale dobrze, bo już dosyć długo mówię o metrze. Nie to, że nie trzeba, ale dzisiaj tak jest krótkie, mniejsze z tym, a im szybciej je zmontuję, tym szybciej zobaczycie je w piątek, bo na jutro mam przygotowanego specjala. No i tak, jakby było mało tego, że M1 jest na kursie dosyć mocno skróconym i się nie łączy właściwie z M2, to M2 też jest na kursie skróconym w związku z przyłączeniem metra Brudno, a konkretnie metra Zacisze. Tam jest kolejne przyłączenie okablowań i podpięcie do całej sieci. To oczywiście jeszcze będzie trochę trwać. No i tam to jest ten pierwszy, bo drugi już etap faktycznie łączenia. Jeszcze będzie pewnie jeden tuż przed na fazy testowe jazdy pociągów, które czeka mnie zmiennie, ale to jeszcze chwilę zobaczymy. No i tam jest zamknięte też aktualnie ten długi weekend, to wszystko. Wszystkie te zmiany są co do meta w ten długi weekend się dzieją. I jeździ oczywiście linia ZM2. I jeszcze z ważnej rzeczy a propos metra, to w przyszły weekend, czyli tutaj z tego co widzę od 19 listopada do 21 listopada, z czego 19 to od godziny 18,
Będzie znowu taka sama zmiana, jak jest aktualnie, też będzie linia 71 tramwajowa, 14 będzie wydłużona, będzie linia ZM1 i Z1, no i 700 będą przedłużone do metro Wilanowska. Także dużo się dzieje w metrze. Ale no, ten demont już długo oczekiwał, a tamte sprzęty, które są tam... Jak ja teraz czytałem informacje, jakie tam są aktualnie sprzęty, to się dziwię, że one tam jeszcze są. Ale w końcu 26 lat minęło i trzeba byłoby w końcu coś z tym zmienić. No i tak, jeszcze jedna dosyć ważna zmiana, to jest już w WTP. Logowcy wydemontują rondo Lubomirskiego. No i tutaj autobusy linii 136, 186, 414, 523 i N43 jeżdżą inaczej. To oczywiście się odbywa w aktualny weekend. I tutaj w poniedziałek do godziny 4 na dane. Także tamtędy w ogóle też nie da się przyjechać samochodem. O czym za chwilę w ZDM-ie, bo mam trochę dalej. Natomiast zanim do tego dojdziemy, to wybudowaliśmy brakujące oświetlenie na ulicy Przyczółkowej. I to jest dobra nowina. Tam faktycznie go brakowało i ZDM po kolei, tam ja widziałem to w informacjach z ZDM-u, że oni to remontowali. Ale teraz mogę was już poinformować, że faktycznie w całości ten remont został remont. Dodanie nowych latarni, oczywiście LED-owych. Jak to mówią, ZDM, LED-uje. Kolejną informacją to jest... Tak, naprawdę jak to było z tym sprzątaniem. Była odgórna informacja, iż cały trasę marszu na Alejach Jerozolimskich musiała zostać uprzątnięta ze śmietników, kostek brukowych, które są teraz na remoncie zarówno przy Placu Pięciu Rogów, jak i tutaj bezpośrednio przy rondzie Dymowskiego. Dosyć dużo tutaj musiało być posprzątane, ławki, nawet stacje Veturillo, z tego co zauważyłem, tam miały dosyć niezłe odjazdy. No i tak, to oczywiście kosztuje. Chociaż z tego co widziałem, 4,5 miliona będzie policja kosztować, to jeszcze więcej. No tutaj to będzie tam wyjdzie chyba około miliona polskiego golda mniej więcej za tą całą zmianę. No i to oczywiście dużo czasu marnowali. No i tak dalej, ale mogliśmy zaobserwować też przy okazji, jak te rondo będzie wyglądać już trochę bliżej skończenia, bo bez tych wszystkich prac i bez tego wszystkiego, co tam jest na tym rondzie, o wiele lepiej to wygląda. Także faktycznie to jest dosyć ciekawe. No i to tyle z Dymowskiego, bo wracając do tego ronda, macie tutaj mniej więcej jak wyglądają aktualnie objazdy, to jest tak jak mówiłem, ten weekend się będzie działo i są dosyć ciekawe, no drogowo to się trzeba trochę objechać, bo Prymasy Tysiąclecia zamknięta w tym rejonie, to jest problem. Oczywiście wiadukty są cały czas czynne na górze, ale na dole, no trochę gorzej. No i tak, jeszcze jedna informacja od Info Ulice, tym razem to jest zamknięcie skrzyżowania ulicy Górczewskiej z... ulicą Konarskiego. Tutaj kolejna zmiana od M2, a konkretnie tutaj przebudowy ulicy Górczewskiej z okazji budowy metra. No i tam kolejne wymiany są, a tutaj macie aktualnie jak wygląda przebudowa i jak wyglądają objazdy. Są dosyć odjechane, oczywiście to jest ten weekend. No i miejmy nadzieję, że to się szybko zmieni i miejmy nadzieję, że niedługo druga jezdnia ulicy Górczewskiej, tak jak mówiłem, już nas zawita. Ja jestem ciekawy bardzo tego, jak to będzie wyglądać, a jeszcze bardziej ciekawy wszystkich ścieżek rowerowych bezpośrednio po remoncie. A co do kolejnego zapraszania do metra, to jeszcze chwilę poczekacie. Dobrze, kolejna informacja to jest Central Point. Jeśli nie kojarzycie tego budynku, to jest ten budynek taki dosyć wysoki, nowy, który powstał naprzeciwko Sezamu mniej więcej, tam przez skrzyżowanie naprzeciwko po drugiej stronie. Dobra, metro Świętokrzyska. Ten budynek, który jest bezpośrednio na jednym z wyjść i nakrzyżuje się obok niego M1 z M2. Tak, tam gdzie teraz metro nie jeździ. Dokładnie, tam trochę się pozmieniało, bo jest ten budynek i jego część budynku jest bezpośrednio nad starym wejściem. Co prawda wejście no, wygląda cały czas jak wyglądało futurystycznie na dole, jeżeli chodzi o schody i tak dalej. Czyli cóż, została zdjęta całkowicie górna pokrywa, która była tradycyjna dla M1 w centrum i zamiast niej mamy bezpośrednie po prostu z budynek. Także tam się zmieniło, budynek został oddany, już tej całkowicie dostało pozwolenie na użytkowanie. No i możemy zobaczyć niedługo prawdopodobnie iż te wejście dla pieszych i winda, znaczy winda to już chyba jest użyteczna, natomiast przejście dla pieszych z tej strony będzie użyteczne. Szczerze powiedziawszy, ja rzadko teraz skorzystałem z tego wyjścia, bo nie było dostępne i nie miałem potrzeby. Ale zawsze lepiej, jak jest więcej wyjść. Przy okazji na metro ma remont. Tam też jest remont wyjść. Teraz mi się przypomniało, natomiast zmiana jednego z wyjścia już jest gotowa na kolejne wyjście i tam do jakiegoś grudnia będzie remont. Dobrze, Hyundai, bo już dochodzimy do końca, mniejsze z tym. Hyundai witają ponownie w grudniu na linii 17 lub 9. Ja sądzę, że nasz 17 był dobry do Hyundai. Chyba, że nas tramwaje warszawskie zdziwią i będzie i na tym Hyundai. To byłby dobre. W sumie mogą...
mieć, jak to puścić, bo mamy już 4 Hyundai dwukierunkowe, czyli nawet na dwójce, jakby chcieli, trzeba puścić, ale chodzi o to, żeby, dlaczego jest tutaj 17 i 9, nie na przykład 10? Chodzi o to, żeby to była długa linia tramwajowa, ale żeby jechała przez jak największą część przez centrum Warszawy. No żeby, wiecie, można było się pochwalić. My mamy Hyundai'a. Także tak to wygląda. No i co? W grudniu zobaczymy. Będziecie mogli się wszyscy przejechać. I przy okazji na dniach przyjechał ostatnio jeden nowy tramwaj jednokierunkowy. Jeszcze nie wiem, ile będzie miejsc siedzących na kanapie, ale jak mi ktoś napisze teraz w komentarzu o to, żebym zapamiętał o tym, to w przyszłym mniejsza z tym wam powiem. Bo się zapytam tramwajów, ile tam będzie miejsc siedzących, bo mnie to akurat na przykład bardzo ciekawi, ile na tej tylnej kanapie będzie mogło się zmieścić osób. Oczywiście normalnych osób, ile będzie miejsc siedzących, a nie ile osób się faktycznie zmieści, bo wiadomo, że zawsze się więcej osób zmieści. Dobrze, WKD. No i tu mnie zdziwiło. Pamiętam, że WKD będzie budować długi tor. Nawet jak będą budować ten długi tor, to będzie z tego jakaś tam seria, bo WKD-ka sądzę, że może być dosyć ciekawą serią, jako takie coś trochę innego, ale warszawskiego. No i tak, aż 14 ofert na ten drugi tor, do Grodziska Mazowieckiego, aby faktycznie dało się sensownie z ich STP tam dojechać. Do Milanówka nie będzie drugiego toru, raczej nigdy nie powstanie, bo tam jest krótki odcinek, ale do Grodziska Mazowieckiego tam przydałby się faktycznie drugi tor, aby dało się częściej jeździć i żeby z STP jakoś po ludzku dało się wyjeżdżać, a nie po jednym torze. Także tutaj to dosyć nieźle, jednakże są haczyki. Mniej więcej to wygląda jak zajezdni Annopol w Warszawie, dla tramwaju warszawskiego. No fajnie, 14 ofert, z czego żadna nie jest w naszym budżecie. Co może pójść nie tak? No oczywiście, może powiem wam to w ten sposób. Budżet to 99 milionów polskiego golda, z czego najniższa oferta to jest 172 miliony polskiego golda. Z czego najwyższa tam kosztuje 279 i dosyć wysoka, na przykład Budimex ją wrzucił. No jest to dosyć ciekawe i odjechane, jakby tam w ogóle jeszcze przy tym drugim torze zrobił jakąś ścieżkę rowerową obok, to byłby WKD. Miejcie tam na uwadze, byłoby wspaniale. No ale tak, na szczęście będzie jeszcze aukcja elektroniczna, więc ceny raczej poschodzą w dół i to dosyć mocno. I będą się mieścić w miarę w budżecie. Nawet jeśli będzie tam lekko brakować, to sądzę, że WKD-ka dołoży, bo to jest dosyć ważna inwestycja. I to raczej jedyna, którą w ostatnim czasie robią. Dobrze, aparat mówi, że już trzeba kończyć mniejsze z tym, więc też się do tego dostosuję i powiem wam, jak wyglądały sondaże z tygodnia. Ogólnie też dzisiaj się, czyli w sobotę się dla was pojawi nowy sondaż. No i tak, który trasa, to w ogóle po polsku bardzo napisałem, która trasa tramwajowa powinna powstać jako pierwsza? No i mieliście tutaj parę opcji. Na 501 głosów najwięcej z was stwierdziło, iż tramwaj pod Zachodnim powinien powstać jak najszybciej, bo aż 57% z was tak stwierdziło. No ja się z wami zgadzam, faktycznie. Tramwaj na Zachodnim jest potrzebny, ale nie jest najbardziej potrzebny. Tramwaje go odłożyły na kolejne dofinansowanie z Unii, z tego co pamiętam, więc jeszcze chwilę poczekamy. Ale trasa tramwajowa do Wilanowa ma 24% tutaj poparcia i według mnie ona jest najpotrzebniejsza i najważniejsza w aktualnym czasie, więc dobrze, że będzie powstawać na dniach i niedługo. Tramwaj wzdłuż Modliński to jest odległa inwestycja, tak samo jak na Zieloną Białękę. I inne w komentarzu, to tam widziałem, że był tramwaj na Gocław. To wszystko jest planowane, ale w nowej puli dofinansowania unijnych, także będziemy czekać. Ale mimo się zdziwiłem, że Zachodnia ma tutaj najwięcej. Może dlatego, że dosyć dużo osób ogląda mnie z Warszawy Zachodniej. No i jeszcze jedno, tutaj, czy parku Jedź Winnica jest potrzebne? A to było w ostatnim odcinku. No i tutaj, albo może i nie? Nie, tego nie było. Czy parku Jedź Winnica jest potrzebne względem przeciwko? Nie, to było. No to tutaj 265 głosów stwierdziło, iż tak. 265 głosów głosowało i tutaj 73% z was stwierdziło, iż tak. Natomiast jeszcze jeden sondaż tutaj musiałem gdzieś przegapić. O, jest. Czy metro na M1 powinno jeździć autonomicznie? I to jest według mnie największy hitów, jaki zauważyłem tutaj. Już tego nie spodziewałem w ogóle. Na 356 głosów 46% z was stwierdziło, iż metro powinno być w pełni autonomiczne. Zdziwiłem się, bo większość raczej Polaków i warszawiaków jest się boi, jakby metro jeździło autonomicznie. Na M2 jeździ półautonomicznie na przykład, z maszynistą. No i kolejne tutaj odpowiedzi to było 25% z was stwierdziło, iż jest dobrze tak jak jest, czyli w ogóle bez robotyki.
No i 22% was stwierdziło, iż półautonomicznie z małym maszynistą mogłoby być nieźle. Przy okazji nie wiem, zaznaczyło 8% z was. Dobrze, no i to byłoby na tyle z tego mniejsza z tym. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzień dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Tak, jutro będzie specjal, ten, który miał być dzisiaj. I nie wiem, co będzie kolejne, bo naprawdę jest dużo filmów do nagrania. Jest nawet parę oczekujących, tramwaj na winnicy będzie nagrywane w tym tygodniu. Ale teraz pogoda jest świetna do latania. Codziennie mgły to nie są dobre warunki do latania. I w ogóle do wychodzenia, że zimno jest i tak dalej. Dobra, do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Raz jeszcze wam bardzo dziękuję za subskrypcję, bo zauważyłem, że w tym tygodniu to chyba ich 100 przybyło, jak nie więcej. Cześć!